Zadanie 61. Narysuj wykres funkcji f od x równa się logarytm o podstawie 1 druga z x plus 4. Na podstawie wykresu podaj rozwiązanie, przepraszam, to poprzednie. Dla jakich wartości parametru m równanie f od x równa się m przez m plus 1 ma pierwiastek dodatni, czyli x większe od 0. Po pierwsze dziedzina, tutaj od razu można łatwo stwierdzić, że dziedzina to jest od minus 4 otwartej do nieskończoności. Ja bym sobie to jeszcze trochę przekształcił. No bo zauważmy, że to jest logarytm o podstawie 2 z x plus 4 przez logarytm o podstawie 2 z 1 drugiej, czyli to jest minus, bo to jest minus 1, minus logarytm o podstawie 2 z x plus 4. No wolę w podstawie mieć liczbę większą od jedynki. No dobra, to teraz sobie to narysujmy. Czyli tak, czyli logarytm o podstawie 2 z x plus 4 to jest logarytm o podstawie 2 z x przesunięte o 4 w lewo. Czyli jak normalnie w jedynce byłoby 0, to tutaj będzie w minus trójce 0. W dwójce byłoby 1, to tutaj będzie w minus dwójce 1. A w czwórce byłoby 2, to tu będzie w 0,2. W ósemce, no 4 dalej po prostu byłoby 3, więc tu 4 dalej jest 3. No i tu jeszcze jest 1 druga, 1 czwarta i tak dalej. Czyli mniej więcej tak będzie wyglądał ten wykres. Tyle, że minus przed logarytmem to jest s o x, odbicie symetryczne względem osi o x. Więc teraz chcemy to odbić symetrycznie do góry nogami. Czyli 1 w minus 1, 2 w minus 2, tutaj 3 w minus 3, a 0 zostanie 0, minus 1 1, minus 2 2. No i mniej więcej tak to będzie wyglądać tutaj. Jeszcze trochę można pociągnąć. Dobrze, więc to jest nasze f od x. Więc teraz tak. Dla jakich wartości parametru m równanie f od x równa się m przez m plus 1 ma pierwiastek dodatni? No to kiedy to w ogóle będzie mieć pierwiastek dodatni? Tutaj, w tej części, czyli żeby, pierwiastki dodatnie, czyli x dodatnie są tutaj. Czyli nasze to wyrażenie, które można nazwać jakimś y i sobie na przykład zaznaczyć na osi w jakiś tam taki sposób, rysując poziomą kreskę, ma przecinać wykres naszej funkcji w miejscu, w którym x jest dodatni. Czyli nasze m przez m plus 1 musi być mniejsze niż minus 2. Bo jeśli będzie mniejsze od minus 2 to wyrażenie, to właśnie przetniemy się tutaj gdzieś na x dodatnim. No i dla każdego tutaj x się coś takiego znajdzie. W sensie, nieważne jak małe by było m przez m plus 1, to by się na pewno przecięło. No ile to w ogóle może być dowolnie małe? No zobaczmy. M przez m plus 1 musi być mniejsze niż minus 2. No to po pierwsze mnożymy to przez m plus 1 do kwadratu. Tak? Nie możemy przez samo m plus 1. Dostaniemy m razy m plus 1 jest mniejsze niż minus 2 razy, tutaj od razu wymnożę, m kwadrat plus 2m plus 1. Czyli to będzie m kwadrat plus m ma być mniejsze niż minus 2m kwadrat minus 4m minus 2.
wszystko na jedną stronę. 3m kwadrat plus 5m plus 2 ma być mniejsze od 0. Delta. Delta to 25 minus 24, czyli 1. Czyli m1 równa się minus b, czyli minus 5 minus 1 przez 2, czyli przez 6, czyli minus 1. m2 minus 5 plus 1 przez 6 to jest minus 4 przez 6, czyli minus 2 trzecie. Nasza parabola, no tutaj ramionka w górę i tutaj mamy minus 1, tu mamy minus 2 trzecie. Chcemy, żeby to było mniejsze od 0, czyli m musi należeć od minus 1 do minus 2 trzecich. No i zobaczmy. No minus 1 nie może być, ale jak będziemy blisko minus 1, zauważmy, że mianownik będzie blisko 0, ale od dodatniej strony, bo będziemy więksi niż minus 1. Natomiast góra będzie ujemna i wtedy rzeczywiście będziemy mieli coś, co będzie dążyło do minus nieskończoności, więc tutaj dowolnie nisko. A przy minus 2 trzecich dostaniemy minus 2 trzecie przez 1 trzecią, no to jest właśnie minus 2. Więc tak, więc dla takich hemów będą spełnione warunki naszego zadania. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.